Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Znajduję się w tym momencie w centrum nurkowania tutaj w Jaworznie. To miejsce nazywa się Kamieniołom Koparki, z tego co pamiętam. Spotykam się tutaj właśnie z Kubą, który prowadzi kursy nurkowania w firmie Scuba Elite. Także będzie bardzo fajny odcinek, na który czekaliście tak naprawdę już od bardzo dawna. Pogoda, tak jak widzicie, jest troszeczkę słaba, ale no niestety nie było innego terminu, żeby to zorganizować, więc mam nadzieję, że się po prostu rozpogodzi. Niby za jakąś godzinkę, dwie ma się pogoda poprawić, więc mam nadzieję, że wtedy widoki będą dużo lepsze, ale zobaczcie, za mną tutaj znajduje się właśnie basen treningowy na tym małym zbiorniku. Dlaczego to miejsce nazywa się koparki? Tutaj są właśnie zatopione dwie koparki, jedna z tamtej strony, druga z tej strony, ale to już zobaczycie na ujęciach spod wody. Pokażę Wam ogólnie trochę z kursu, pogadamy tutaj z Kubą o bardzo ważnych rzeczach właśnie związanych z nurkowaniem i z kursem nurkowania. Zobaczycie sobie właśnie na co zwracać uwagę i dlaczego właśnie warto robić taki kurs w Polsce przed wyjazdem na jakieś właśnie tropikalne wakacje gdzieś do Egiptu, czy na przykład Tajlandii albo Filipiny. Tak wygląda cały obiekt, na którym są właśnie prowadzone te kursy. Tutaj macie główne biuro i pełno takich właśnie jakby otwartych wiat. Macie widok właśnie z tych wiat na jezioro, zaraz Wam pokażę. Tam się właśnie przychodzi z osobą, która na przykład prowadzi Wasz kurs. Mają już przygotowany sprzęt, wszystko tak naprawdę, co jest Wam potrzebne. Bardzo fajnie to wygląda, tak jak patrzyłem po różnych ośrodkach i różnych firmach w Polsce, no to jednak ten moim zdaniem wygląda najlepiej tutaj w tym rejonie właśnie Polski. Jest i Kuba. Cześć. Witam, cześć, cześć. No i tak moi drodzy, to jest właśnie Kuba, który tutaj organizuje wszystko dzisiejszego dnia. Kuba, co będziemy robić? Troszeczkę omówimy sobie teorię, omówimy sobie cały sprzęt, zobaczyć jak się go składa. Poćwiczymy sobie najpierw na sucho kilka różnych technik nurkowych, które potem tutaj w naszym basenie będziemy ćwiczyć. No i potem zanurkujemy tak do 12 metrów, jako na pierwsze takie nurkowanie na wodach otwartych. Okej, okay, a jeszcze tak parę słów, gdzie się znajdujemy dzisiaj? Znajdujemy się w Jaworznie, baza nurkowa Koparki. Tutaj prowadzimy większość szkoleń praktycznych, jak i na wyjazdach, a teorie ogarniamy sobie w Krakowie. Od kursów podstawowych po kursy instruktorskie, kursy techniczne. Na chwilę obecną do 60 metrów jesteście w stanie ze mną zrobić szkolenia. Zobaczymy, co będzie w przyszłości. No i takie różne bardziej zaawansowane szkolenia, wrakowe szkolenia na obiegi tam zamknięte. Dwa zawody to sami się przydają. Automaty, działa. Kuba, powiedz mi tak, ile taki zestaw kosztuje dla osoby prywatnej? Tak naprawdę, jak wszystko, zależy z jakiej półki. Biorąc tak średnio ceny
powiedzmy między 4,5 a 7 tysięcy jesteśmy w stanie złożyć swój sprzęt nowy, tak? Wiadomo, jak będzie to używane, z różnych półek możemy zejść niżej albo sporo wyżej. Wiadomo, że nie każdego tak naprawdę stać na taki sprzęt, ale ludzie lubią nurkować i jeżdżą na wakacje i nurkują. Tak. A powiedziałeś mi, dlaczego właśnie warto zrobić to w Polsce przed wyjazdem, to może powiedz tutaj właśnie ludziom dlaczego. Generalnie nie tracicie po prostu swoich wakacji, tak? Po pracy wieczorkiem możemy sobie siąść, zrobić teorię, znowu umówić się jakoś albo w niedzielę, w jakieś święta, czy też po pracy, że nie wiem, o 14 kończycie pracę, przyjechać tu, zrobić baseny, po jednym, po dwa nurkowania dziennie, nie ma z tym żadnego problemu, a potem nie tracicie swoich wakacji, nurkujecie i dobrze się bawicie. To tak najszybszym tempem, jak szybko można zrobić taki kurs? Bardzo szybkim tempem, intensywnym, 3 dni. A realnie polecam tak minimum z 7, żeby to było, żeby troszeczkę sobie odpocząć, nie robić wszystkiego naraz. Odpocząć, przemyśleć, co się robiło źle, co się robiło dobrze i po prostu ćwiczyć. No jak, moi drodzy, pasuje? Zobaczcie. Profesjonalny sprzęt wysokiej jakości. To nie jakaś taniocha. Jeżeli nurkujecie, to wiecie, co to jest. Także polecam serdecznie właśnie tą firmę. Kuba naprawdę szkolenie przeprowadził tutaj. Pierwsza klasa. Bardzo dużo informacji. Jeżeli robicie to w przyspieszonym tempie, no to musicie być na to przygotowani, że dostaniecie bardzo dużo właśnie wiedzy w bardzo krótkim czasie. Ale warto, tak jak właśnie Kuba mówił, lepiej zrobić sobie taki kurs przed wyjazdem na wakacje. Zaoszczędzicie czasu, za który tak naprawdę płacicie, będąc w hotelu, będąc gdzieś właśnie w jakimś all inclusive. Płacicie za to, żeby odpocząć tam, korzystać z atrakcji, a nie siedzieć i się uczyć i robić kurs. Także zróbcie to w Polsce. Link tutaj do firmy, do wszystkiego. Dane kontaktowe będziecie mieli pod filmem. Jeszcze na koniec prawdopodobnie wrzucę, żebyście wszystko widzieli. No i tak, moi drodzy, wykonujemy sobie pierwsze ćwiczenia w wodzie, część kursu, czyli po prostu utrzymanie równowagi, oddychanie, obsługa tutaj automatu, wyważenie tak naprawdę butli. Okazało się, że ja mam troszeczkę za mało ołowiu, więc dorzucimy parę kilo i będzie gites. Thank you.
Dobra, Tomku, udało się nam. Przeżyłeś. Przeżyłem. Było fajnie. Idealna pozycja. A teraz mam coś dla ciebie. Co tam masz? O, proszę. Już wydrukowany. Teplomnik wydrukowany. Basic driver. Diver. To driver. Pierwszy stopień. Zaczynasz. Mam nadzieję, że dokończysz już pełne OWD. Albo u siebie, albo u mnie, jak wrócisz znowu. Najlepiej by było. Dobra. Dziękuję. Gratulacje. Serdecznie. Dziękuję jeszcze raz. Gratulacje. Zobaczcie, proszę bardzo, jeszcze z pięknym widokiem. Jest dyplom. No i tak, moi drodzy, jeżeli chcielibyście właśnie zrobić sobie taki kurs przed wyjazdem na wakacje, nieważne gdzie lecicie, czy to jest Egipt, Tunezja, gdziekolwiek, gdzie oferują nurkowanie, po to, żeby nie tracić czasu na swoich wakacjach, po prostu zgłoście się tutaj do Kuby, do firmy Scuba Elite i dostaniecie zniżkę. Jeżeli powołacie się na mnie, wszystkie dane kontaktowe do firmy, do strony, do Instagrama będą tutaj pod tym filmem. Sprawdźcie sobie, jeżeli macie jakieś pytania, kierujcie je tutaj właśnie do Kuby. Dokładnie? Dokładnie. Dobra, to co? Idziemy jeszcze na Maldiwy. Tak. Dobra. Dziękuję jeszcze raz. Na razie.